Cześć, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś porozmawiamy o tym, co powiedział jeden z księży katolickich, który twierdzi, że do zbawienia nie jest potrzebna instytucja Kościoła, ale że naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Czy to jest herezja? Co na to nauka Kościoła? O tym już za chwilę. To jest program Którędy do Nieba. Ja się nazywam Kornelia, a ze mną jest protestancki pastor Paweł Chojecki. No zaraz tam protestancki pastor. No przede wszystkim twój tata, no Paweł Chojecki, Kornelia Chojecka. Witamy nowych widzów, witamy was i już teraz czekamy też na wasze głosy na czacie i pod tym programem. Jakie jest wasze zdanie? Czy według was do zbawienia jest potrzebna instytucja Kościoła? No wydaje się, że to jest jeden z takich podstawowych tematów, spraw, którymi powinien zajmować się Kościół, czyli co zrobić, żeby właśnie uniknąć tych konsekwencji od naszych grzechów. I zanim pokażemy wam fragment wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, to ciebie zapytam, jak ty myślałeś, będąc jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, kiedy byłeś w Kościele katolickim, jaka była twoja wizja na to zbawienie? Przez wiele lat swojego życia byłem ateistą i antyklerykałem. Czyli nie myślałeś o niebie. Także, no nie o niebie, to może nie, ale wiedziałem, że Kościół, księża, biskupi, to na pewno nie jest droga do Boga. Tego byłem pewien już od małego, można tak powiedzieć. Potem lata 80., kiedy ja wchodzę w wiek dorosły, Kościół pełnił taką rolę polityczną. I każdy patriota, kto chciał wolności w Polsce, kto chciał obalenia komuny, no to gdzieś siłą rzeczy stykał się z Kościołem katolickim. Czyli byłeś blisko Kościoła, ale niekoniecznie ze względów politycznych. Z przyczyn politycznych. Potem, może trochę dzięki też temu byciu w Kościele, natknąłem się na ruch oazowy. I tam usłyszałem dopiero informacje o zbawieniu już. Nie o Kościele, nie o tam politycznych aspektach Polski, Solidarności i tak dalej, ale o mojej osobistej relacji do Boga, o niebie, o tym, co jest potrzebne, żeby znaleźć się z Jezusem w niebie. Także to same dopiero... jakby instytucji Kościoła nie brałeś pod uwagę, że jest ci do czegoś potrzebna. Nigdy praktycznie nie myślałem o instytucji, o biskupach, o księżach, jako o jakimś drogowskazie, jakiejś pomocy w drodze do nieba. Absolutnie. To rzeczywiście... Wręcz przeciwnie. Także ja wiem, że jestem tu wyjątkowy, znaczy wyjątkowy na swoje czasy, bo już z pokolenia twojego, a szczególnie z pokolenia dzisiejszych 15-latków, to tam większość tak myśli już. Tak, no dzisiaj trudno też znaleźć takie osoby wśród młodych, które są dobrze zaznajomione w ogóle z tym, czego uczy Kościół katolicki, ale posłuchajmy teraz księdza, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z Interią. O tym zresztą posłuchajcie. Z punktu widzenia nauczania Kościoła, czy osoba, która dokonała apostazji, ma jeszcze szansę uzyskać zbawienie? No, oczywiście, że tak, ponieważ Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a nie instytucja kościelna. I tutaj no, musimy rozgraniczyć naszą przynależność do instytucji od osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, gdy chodzi o chrześcijaństwo. Tych porządków nie wolno nam mieszać. Ksiądz profesor został zapytany o to, czy apostata, czyli osoba, która odchodzi z instytucji Kościoła katolickiego, ma szansę na zbawienie i mówi, że oczywiście. Czy jesteś zdziwiony tą wypowiedzią? No, nie jestem z tego powodu, że no dobrze się tak korespondencyjnie znamy z księdzem profesorem, znamy swoje poglądy. On oglądał dość dużo telewizji Idź Pod Prąd i tak bardzo przyjaźnie, czy z pewnym takim docenieniem mówił.
mówił o naszej formacji biblijnej. Ja też bardzo często słucham księdza profesora i odnoszę się do tego, co on mówi. Także to, że on myśli właściwie, to nie jest dla mnie zaskoczenie. Ale jakby to powiedział inny ksiądz albo biskup katolicki, to byłbym oczywiście zaskoczony, ponieważ większość przekazu, który dociera do przeciętnego nowaka, jest taka, że Kościół jest potrzebny do zbawienia. To jest pokłosie takiej średniowiecznej encykliki, nauki, takiej nieobowiązującej, ale jednak przyjętej jako norma, czyli poza Kościołem Rzymskim nie ma zbawienia. To tam taka łacińska formuła jest. Kiedy oglądamy film Luther, bardzo wam polecam, żebyście zobaczyli to zderzenie właśnie tego myślenia takiego instytucjonalnego z myśleniem księdza, który przeczytał Biblię. Podobnie jak ksiądz Kobyliński. I tam na uniwersytecie jest dyskusja właśnie, że czy poza Kościołem Rzymskim rzeczywiście nie ma zbawienia. Także taki dokument kiedyś, tam zdaje się w XIII wieku Kościół katolicki popełnił, ale on był kwestionowany już w tamtych czasach. Nie? Tylko że w dzisiejszej Polsce, czy w takiej Polsce już od XIX wieku, bo dzisiejszy katolicyzm to jest katolicyzm XIX-wieczny, taki przeciwko zaborcy rosyjskiemu, prawosławnemu, no to tak Polacy się schronili pod, można powiedzieć, opiekę Kościoła katolickiego i właśnie tam, żeby tych Polaków utrzymać w tym Kościele, no to ta formuła, że poza Kościołem Rzymskim nie ma zbawienia, została wdrukowana przez księży ludziom i większość Polaków, gdyby nawet tych takich niewierzących, czy takich z luźnym związkiem z Kościoła, ma wdrukowane przez chodzenie na religię, a tam niedouczeni, głupi księża czy zakonnice taką herezję tym dzieciom wpajają. Że jednak ten ksiądz Kościół ma jakiś wpływ też na naszą przyszłość. Chciałam zestawić, jeszcze zanim przejdziemy do tego, czy ksiądz tutaj nie popełni jakiejś herezji, to chciałam pokazać wam wypowiedź młodej katoliczki, która wraz z mężem prowadzi kanał na YouTubie Okiem Tradycjonalisty. I to jest odcinek 5 protestanckich trendów wśród katolików. I co mówi ta młoda katoliczka właśnie o tym, czy zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa? W protestantyzmie wystarczy, że powiesz przed śmiercią wierzę i już jesteś automatycznie zbawiony. My, katolicy, wiemy, że tak to w rzeczywistości nie działa. I dlatego Kościół przez wszystkie wieki nauczał właśnie o potrzebie czynienia pokuty za swoje grzechy. Według katolickiej doktryny człowiek, który grzeszy, to nawet jeśli wyznaje te grzechy w sakramencie spowiedzi, to ta wina zostaje mu odpuszczona, ale kara nie zostaje mu odpuszczona, dlatego że dusza, która pragnie zwrócić się ku Bogu, ma jeszcze niestety pozostałości tych grzechów. To znaczy nie jest jeszcze do końca oczyszczona z tych grzechów. Tak, jeszcze ma jakieś przywiązania do nich, ma jeszcze jakieś ślady tych grzechów, czyli musi tak jakby taka osoba wypłacić pewien rodzaj długu, który zaciągnęła na siebie grzeszą. Tutaj słyszymy o tej koncepcji spłacania długu przez człowieka, ale rzeczywiście tutaj ta młoda katoliczka odcięła się od tej protestanckiej wizji zbawienia, że tylko przez wiarę w Jezusa. I co o tym myślisz, kiedy zestawimy to z wcześniejszą wypowiedzią księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który mówi, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. No i jak się katolik ma w tym połapać? No, tak można powiedzieć, zderzając wprost te wypowiedzi, to jeszcze może nie znajdziemy jasnej sprzeczności, ale kiedy zobaczymy, jakie wypływają zastosowania czy wnioski z wypowiedzi księdza profesora, czy tej tradycjonalistycznej katoliczki, to wtedy dojdziemy do sprzeczności. No, mnie to nie dziwi. Katolicyzm jest pewną dzisiaj taką formą eklektyczną. Jeszcze chciałam dodać, bo tak w międzyczasie pomyślałam, że przecież był głośny wrok księdza Szóstaka, który z kolei twierdził, że wszyscy, nawet ateiści z tych wszystkich kręgów, tak,
ludzkich, wszyscy ostatecznie znajdą się w niebie, więc jeszcze kolejna droga zbawienia. Jeszcze inna teoria, że już bez Chrystusa wszyscy są zbawieni, to trochę papież Franciszek, kiedyś tu na Kulu był taki profesor, zdaje się, Hryniewicz, on też taką doktrynę, taką herezję raczej głosił, ale chcę pociągnąć ten wątek, że dzisiejszy katolicyzm nie precyzuje swojej nauki. To jest celowy zabieg. Papież Franciszek też w tym dialogu ekumenicznym z protestantami powiedział, zostawmy te dyskusje teologiczne, idźmy razem, gdzieś nie wiadomo gdzie, do przodu. Do nieba. No, nie, do no arki. Chyba do, jeśli do jego nieba, to znaczy to czytaj na wspak, czyli do piekła, bo myślę, że tam ten oszust prowadzi ludzi, ale wróćmy do tego katolicyzmu jako pewnego tego tworu, który dociera z pewnym przekazem, nie? Czyli z jakim przekazem dzisiaj do młodego człowieka czy starego dociera katolicyzm? No to jest fundamentalna kwestia, no, tego zbawienie. Nikt nie wie. Tego nikt nie wie, z jakim przekazem, bo zobaczcie, ksiądz profesor Kobyliński powiedział naukę biblijną i w pewnym sensie zgodną z takim pierwotnym chrześcijaństwem, czyli z początkami Kościoła katolickiego, ale już ta pani katoliczka tradycjonalistyczna przedstawiła poprawnie naukę katolicką zgodną z dogmatami ukształtowanymi już w późnym średniowieczu, nie? Czyli zależy dokąd się odwołać. No to my mówimy, słuchajcie, w ten spór przecinamy jak Aleksander Macedoński. Nie tam, czy do soboru takiego się odwołać, czy do wieku takiego, odwołajmy się do słowa Chrystusa i jego apostołów. Proste jak 2 razy 2. Także każdemu mówię, tu szukajcie odpowiedzi, bo w Kościele Rzymskim znajdziecie tylko sprzeczność. Jeden ksiądz wam powie tak, druga jakaś tradycjonalistyczna odnoga powie wam całkowicie coś innego, a zobaczcie, co powiedział rzecznik jednego z zakonów, z Salezjanów, co powiedział na proste pytanie, jak człowiek może być zbawiony. Ksiądz dr Adam Popławski, wikariusz inspektora Stowarzystwa Salezjańskiego. Próbowałam się dowiedzieć o tym, jak brzmi nauka katolicka, jeśli chodzi o to, jak dostać się do nieba. Czyli jakie są te warunki zbawienia według Kościoła katolickiego? No, proszę pani, trudno, nie chciałbym teraz tak na szybko próbować powiedzieć. To są takie życie w łasce Bożej, tak? Zgodnie z przekazaniami kościelnymi, taki prosty mały katechizm, to są podstawy, tak? I teraz, jeżeli my mamy jakąś wiedzę, tak? Czy ja mam o sobie wiedzę, że żyję w grzechu ciężkim? Kościół mówi, kto żyje w grzechu ciężkim, a umiera, tak? No nie ma pewności zbawienia. Liczymy na Boże miłosierdzie, tak? Modlimy się za tą osobę. Czyli to jest jeden z takich elementów, tak? Które o tym jakoś tam... Ale nawet jeżeli ktoś umarł w grzechu ciężkim, to Kościół przecież nie mówi, że on nie został na pewno zbawiony. Natomiast no, są wątpliwości na temat jego zbawienia, tak? Dlatego jest nacisk na spowiedź świętą, dlatego chrześcijanin katolik przyjmuje sakramenty święte, sakrament namaszczenia chorych i sakrament ostatniego namaszczenia, kiedy jest to osoba umierająca, tak? Nie była to taka szybka odpowiedź, bo dwa słowa. Widać, że podstawowy katechizm, przekazania kościelne. Ksiądz Salezjanin był zaskoczony, mówił, zaraz, zbawienie, ale o co chodzi? Tak na szybko, no to coś z katechizmem, coś, jakieś uczynki, jakieś spowiedzi, coś tam, no tak bym powiedział, ściemnia, nie? Jakby to była odpowiedź na egzaminie, no to pałę by dostał, nie? Że widać, że uczeń nieprzygotowany, także no kompromitacja zakonu Salezjanów, ale to jest, myślę, stan powszedni. Ci ludzie zarządzają pewną instytucją religijną, zarządzają ludźmi, pieniędzmi i tak dalej, a tak naprawdę o tym, czy przeciętny katolik, Polak trafi do nieba, to w ogóle nie myślą. Ta wypowiedź tego księdza jasno to pokazuje. A w takim razie, co byś chciał powiedzieć tym katolikom, którzy określają może siebie jako poszukujący, jednak gdzieś zastanawiają się nad tym, co z nimi stanie się po śmierci, bo większość katolików no nie ma tej pewności, raczej ma gdzieś nadzieję, może na czyście jest na niebo, ale nie ma pewności, gdzie się znajdzie, jak się połapać i na czym oprzeć tą pewność. No Chrystus zrobił coś zbyt wspaniałego i pięknego, żeby sprowadzić to do członkostwa w instytucji. Chrystus, przychodząc na ziemię,
pokazał, że chce z nami bezpośredniej relacji. Chce się z tobą, można powiedzieć, zaprzyjaźnić, nie? Ale żeby mógł wejść w pełną przyjaźń, jedność z tobą, ty musisz zostać zmieniony, musisz pozbyć się grzechu. Nie, że staniesz się święty i przestaniesz grzeszyć, bo to jest niemożliwe. Nikt z nas tu na ziemi nie osiągnie stopnia bezgrzeszności w sensie swojego postępowania, a nawet jakby gdzieś przez jakieś możliwości osiągnął, no to ciążą mu te grzechy, jak był nastolatkiem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to jest herezja, mówienie, że człowiek może osiągnąć doskonałość moralną i zasłużyć sobie na niebo. Myślę, że często katolicy też tak jak robimy sądy uliczne, to jednak myślą, że okej, dobra, Jezus umarł za moje grzechy, ale że ja też powinnam jakoś żałować, no tak, pokutować. Jeszcze, poczekaj, do śmierci Jezusa to jeszcześmy nie doszli, ja tylko pokazuję, że jeśli ktoś myśli, że sam się oczyści i dlatego się spotka z Jezusem, zaprzyjaźni się z Jezusem, pójdzie do nieba, no to jest w ogromnym błędzie. A część takich ludzi jest. No tam tu jakoś Kościół wychodzi z tym czyśćcem, nie? Premier Morawiecki, niedawnośmy go omawiali, mówi, że on celuje w czyściec. Tam niebo to go nie interesuje, ale w czyście, czyli wie... Ile, bezpieczna opcja. Wie, ile ma na sumieniu. Ale wróćmy do Jezusa. Jezus chce mieć z tobą wieczną, czystą przyjaźń, relacje. I dlatego przyszedł na ziemię i mówi tak, ty sam nie jesteś w stanie się pozbyć swojego grzechu. Nie? Można to nazwać, nie jesteś w stanie pozbyć się swoich uzależnień. No jeden jest od alkoholu, drugi od narkotyków, trzeci od gier komputerowych, piąty od seksu, czwarty z kolei jest pracoholikiem, czyli od zarabiania pieniędzy, pracy i tak dalej. Nie? Każdy ma jakieś złe skłonności, a to tylko taki kilka typowych pokazałem. I teraz Jezus z takim seksoholikiem, alkoholikiem i tak dalej, póki ten człowiek się nie zmieni, póki ty się nie zmienisz, on nie może mieć wspólnoty. Dlatego Jezus mówi, przyszedłem na ziemię, przeżyłem, pokazałem, że da się przeżyć doskonale życie i wcale nie odszedłem do nieba sobie później spokojnie na koniec tej misji, żeby tylko pokazać wzór, jak to część katolików. I super bohater. Tak. Tylko poszedłem na krzyż Golgoty. Poszedłem umrzeć za twoje grzechy. Czyli zamiast ciebie, czyli każdego z nas czekałaby ta kara, która spadła na Jezusa. A Jezus niewinny wziął ją na siebie. Ale to by może był smutny koniec historii. Tak zresztą jak drogi krzyżowe katolickie się kończą ukrzyżowaniem i koniec, śmierć Jezusa. Ale przecież Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał i żyje. Czyli, zobaczcie, pokazał, że chce mieć z tobą przyjaźń. Zrobił wszystko, żeby ciebie obmyć. Sam umarł za ciebie, swoją krwią. Zapłacił za twój bilet do nieba, za twój bilet do tej przyjaźni. Teraz ty, jeśli zawołasz Jezu, oczyść mnie, Jezu, zbaw mnie, w tym momencie to, co zrobił Jezus na krzyżu, stosuje się do ciebie. I w tym momencie ty już jesteś na wieki czysty w oczach Boga. I możesz już tu na ziemi wejść w relację z samym Jezusem Chrystusem. No, nie ma lepszej oferty. I żadna instytucja do tego ci jest niepotrzebna, tak jak święte słowa wypowiedział ksiądz profesor Kobyliński. Oczywiście można to pokazać w Piśmie Świętym, kilka fragmentów, no to Ewangelia Jana, sam początek, to jest taka bardzo chrystocentryczna i taka właśnie ku uwierzeniu w Jezusa dla właśnie ludzi z kultury grecko-rzymskiej napisana Ewangelia i tam jest jasno, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, dostaje prawo nazywać się dzieckiem Bożym i że to ta nowa natura, nowe narodzenie, to nie z woli człowieka, nie z woli instytucji, ale tylko i wyłącznie przez wiarę w Chrystusa. I takich fragmentów można by jeszcze powiedzieć wiele. Zacząłem od Jana, jednej z Ewangelii, no to zakończę Apokalipsą, a pośrodku bym ci jeszcze kilkanaście mógł z pamięci pokazać, ale no nie chcę przedłużać tego czasu, który nam poświęciłeś. Weź sobie sam i doczytaj w Biblii. Jeśli chcesz, napisz do mnie, to ci te fragmenty przyślę i wtedy możemy podyskutować. A ostatni fragment to jest, zobaczcie, Apokalipsa 3:20. To jest list do jednego z kościołów, ale Jezus, mówiąc do tego kościoła, nagle zmienia adresata. Już nie mówi do kościoła, nie mówi do wierzących, tylko teraz mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę.
Czyli nie ty musisz kołatać do instytucji, nie musisz iść do księdza, tłukc tam gdzieś w jakiś konfesjonał. Czyli tak jak komuś bardziej zależy na twoim zbawieniu niż tak, tobie. To Jezus chce tę relację z tobą nawiązać. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli ty, tu jesteś ty adresatem tych słów, nie Kościół, nie instytucja, nie zbiorowość, nie wszyscy Polacy, ty sam, indywidualnie. To Jezus ciebie pyta, to do ciebie kołacze. Jeśli kto posłyszy, jeśli ty posłyszysz mój głos, mówi Jezus, i otworzysz drzwi, czyli zdecydujesz, chcesz tego obmycia, chcesz już nie żyć w grzechu, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał na całą wieczność. Impreza bez końca. Myślę, że to, co też dzisiaj usłyszeliśmy w tym programie, no, wielu katolikom może po prostu nie mieścić się w głowie, że to jest takie proste, ale z drugiej strony, że to jest takie wspaniałe, że Jezus już zapłacił całą naszą karę winne na krzyżu. I myślę, że też jest drugi problem, ale to może temat na kolejny na program, żeby sobie uświadomić, że ja rzeczywiście zasługuję na to piekło, że ja potrzebuję po prostu tego ratunku, tego Zbawiciela, bo to jest jeszcze przed, to ta świadomość musi nastąpić przed. Dlatego też teraz zachęcam was, żebyście w komentarzach pisali, jakie wy macie dylematy. Też właśnie w związku ze zbawieniem możecie przesyłać też nam na adres kontakt@megakościół.pl, czy teraz w komentarzach, czy na Facebooku, na Instagramie. Fragmenty z Biblii, które was poruszają. I jeszcze jedna rzecz, jeśli też macie problem po prostu z tym, żeby wystartować z czytaniem Biblii, możecie pisać do nas, bo też chcemy uruchomić nowy projekt w naszej telewizji, żeby razem z wami czytać Biblię i stawiać te pierwsze kroki, bo to jest chyba rzeczywiście ten najtrudniejszy etap, żeby pokonać, bo często też ludzie myślą, że no ja jestem, nie wiem, czy za mało wykształcony, czy po prostu Biblia jest napisana zbyt trudnym językiem, żeby ją czytać. Jest gorzej. Niektórzy przełamują te bariery, zaczynają czytać, ale zaczynają od Starego Testamentu, pierwsza księga Mojżeszowa. Ostatnio tak słyszałam, no i nie da rady. Druga księga, jeszcze dają radę, ale trzecia, to już koniec. Także czekamy też na wasze zgłoszenia, chcemy wam po prostu pomóc w tym procesie. No, na sam koniec pytanie, co z księdzem? Jeszcze tylko opracowaliśmy taką drobną pomoc i to mogę powiedzieć dla tych z was, którzy się borykają właśnie z tym przebrnięciem przez Księgi Mojżeszowe, że zrobiliśmy taki 101-dniowy eksperyment, czyli wybraliśmy, to jest nasza praca, za was czy dla was, to już jak kto chce może skorzystać, jak nie, to nie. Takich według nas kluczowych rozdziały w całej Biblii, czyli poświęcając te 100 dni, czyli 3 miesiące, mniej więcej będziesz miał taki panoramiczny, oczywiście nie szczegółowy, ale panoramiczny pogląd na całą Biblię. Także jeśli taką pomoc byś chciał od nas przyjąć, no to taką książkę dla was zrobiliśmy, jest ona dostępna. Na naszym sklepie ją widzicie, wielka przygoda z Biblią na 101 dni, codzienna porcja Biblii i pytania do tego. Także rzeczywiście warto spróbować, jest również w formie e-booka. Na koniec, co z tym księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim? Czy popełnił herezję taką wypowiedzią, że do zbawienia nie jest potrzebna instytucja Kościoła, czy też nie? Poszedł pod prąd takiej powszechnej praktyce nauczania katolickiego i takiego troszkę pozasłownego wywierania takiego wrażenia, jak gdyby właśnie tak było. Ale w myśl ogólnej nauki katolickiej, szczególnie ostatniego soboru Watykańskiego II, absolutnie nie popełnił żadnej herezji. Oczywiście z punktu widzenia Biblii powiedział czystą prawdę. Ciekawe, jakie. Ale wielu z jakimi katolików go zaatakuje. Też reakcjami za to spotkał się po tej wypowiedzi. My się bardzo cieszymy z tej wypowiedzi i mam nadzieję, że wkrótce ksiądz profesor odwiedzi naszą telewizję. Podejrzewam, że część kolegów po fachu mówiła, no przecież wiemy, że tak jest, ale po co było to ludziom mówić? Jeszcze przestaną chodzić do kościoła. Jeszcze przestaną płacić. Bo samodzielnie myśleć, do czego my codziennie zachęcamy. My, kasta kapłanów, możemy wiedzieć o takich rzeczach, no ale żeby tak ludowi, tak kawa na ławę, tak mówić, że Kościół niepotrzebny do zbawienia,
Nie, księże profesorze, przesadziłeś. Ale to mówię o tych podszeptach tych następców jednego z biskupów, tego, który trzymał kasę akurat pośród 12. No niektórzy mogą doczytać w Biblii, jak miał Kościół na imię. Kościół apostolski. Także... No nie, jednego apostoła, takiego trochę, co się zbiesił. Już sami odpowiedzcie, o którego apostoła chodzi. W każdym razie ksiądz profesor Kobyliński poszedł pod prąd tą wypowiedzią. Podawajcie dalej ten program, czekamy na wasze opinie, komentarze i też propozycje tematów na kolejne programy. Którędy do nieba dzisiaj się już żegnamy. Dziękuję, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję tobie i państwu. Do zobaczenia.